Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, to jest Grand Theft Auto Online 170 odcinek. Ej, za 30 odcinków 200. Macie jakieś pomysły? Ej, w sumie moglibyście na przykład, nie wiem, to jest taki luźny pomysł, bo się autentycznie na tym nie zastanawiałem dopiero teraz, mówiąc, że to jest 170 odcinek. Może byście na przykład w komentarzach wypisali, jakie waszym zdaniem były najśmieszniejsze fragmenty, a ja z tego złożę kompilację. No bo już jakiś czas temu zaopatrzyłem się w dysk zewnętrzny 2 terabajty i wrzucam tam wszystkie swoje odcinki, aby one miały jakąś wartość. I więc problem z wybraniem nie będzie. Zresztą nie będzie najmniejszego problemu z wybraniem tych momentów. Te odcinki nie przepadły, dalej je mam. Więc tylko byście musieli podać konkretny fragment z konkretnego odcinka, a ja składałem tego w kompilację, żebym się zajął. W sam raz za 200 odcinek, tak mi się wydaje. No chyba, że macie jakieś zupełnie inne pomysły, no to zapraszam jak najbardziej do podzielenia się nimi w komentarzach. Ale tymczasem w dzisiejszym odcinku z Grand Theft Auto Online Challenge od użytkownika KrzysiekPlayGames78 brzmiący: wjedź wagką na najwyższą górę w GTA, a najwyższą górą od dawien dawna zawsze jest góra Chiliad, więc już dobrze mam ustawiony waypoint, brakuje tylko wagki. Więc dobra, zróbmy to w ten sposób. Jeżeli da się tutaj przejechać na drogę, pewnie, że się da, to trzeba było poczekać cierpliwie. Zadzwońmy do mechanika. Oj, ktoś tam świruje. The Gaming Aussie. Ja teraz nie wiem, czy z Austrii, czy z Australii. Nie, dobra, mechanik, wakka. I zaraz zobaczymy, ile tam kilometrów zostało mi na sam szczyt. 14 Popular Street, tak? Ulica popularna. Nie no, spoko, ale dobra, jest wakka na szczęście. To starczysz, powiadasz. No dobra, no to czekamy, ale wypatrując znowu, z której strony może się pojawić. Deathmatch. Może nie. Może nie teraz, nie w tym konkretnym momencie. Oj, gdzieś się pojawił, pewnie z tej? Nie. Kurde jednak, z tamtej, ale dobra, jest. Na szczęście nikt w niego nie uderzył. Więc uwaga, uwaga, uwaga. Mamy jedną ze składowych challenge'a, czyli samochód. Pagazzi wakka. 11 km przed nami takiej podróży na sam szczyt. No dobra. Więc nie będę musiał zbytnio uważać, ale moment. Czemu nie mam tutaj SOAX-u ustawionego? Przecież moje auto. Moje auto powinno rozpoznawać najczęściej słuchane przeze mnie stacje radiowe. A SOAX jest właśnie chyba tą najbardziej osłuchaną przede mnie. Jakby można było SOAX-a wystawić przede mnie, no to by było fajnie. Fale radiowe może by coś tam blokowały. Nie, raczej nie. Raczej staram się wybronić z głupoty, jaką zabrnęłem. Ale dobra, spokojnie. Teraz tak. Graczy wielu czerwonych czai się w pobliżu. A ja będę musiał przejechać przez to miasto. Chyba, że właśnie zupełnie nie. Że pojadę tędy. I od razu autostradą, jakoś obrzeżami, może od drugiej strony mnie zaprowadzi ten waypoint. Bo postawiłem sobie park widokowy. O kurde. No, już myślałem, że zawiesiło się definitywnie. Ale tylko delikatna ścinka. Dobra, gdzieś tutaj w lewo będę musiał już pewnie odbić. Że dobrze skręciłem. Cholera, chyba źle. Ale nie, serio, bo myślałem, że od tej strony mnie waypoint poprowadzi. Nie tutaj z nawrotem o 180 stopni, tylko tu. Tą stroną. Oj, kurde. Troszeczkę bardziej w prawo i byłaby niezła kraksa. Ale serio, jadąc nawet teraz w drugą stronę już zamierzam się udawać. Nie no, kurde. Waypoint teraz oczywiście zmienił zdanie, kiedy zaczynałem go omawiać. Brawo, waypointie. Klasku, klasku, klask. Nie, ale dobra, 11 km przed nami, spoko. Graczy żadnych w pobliżu tym razem nie ma właśnie i dlatego wybrałem obrzeża. A też poza tym od prawej strony, czyli od strony wschodniej, na górę Chiliad chyba jeszcze nie wjeżdżałem. Przynajmniej nie przypominam sobie. Też próbowałem tirem wjechać od właśnie wschodniej strony, bo tam jest podobno łagodniejsze zbocze, ale no nie udało mi się to. Ani Maciejowi zresztą też nie. Nie, coś często go wspominam. Trzeba w końcu z nim zagrać znowu. Co wy na to? Ja, o, tak, kurde, hamuj 10 metrów przed samochodem i tak to się później kończy, no. Ja rozumiem. Im wcześniej sygnalizujesz manewr hamowania, tym lepiej, ale jak już hamujesz, to delikatnie nóżką, a nie od razu, abyś miał, kurde, mosiężne buty ubrane i od razu w podłogę z tym hamulcem. Towar cię poprzewraca na pace, no różne rzeczy mogą mieć miejsce. Albo ktoś ci wjedzie w tyłek, tak jak ja wjechałem. Niestety, no dobra. AC pokryje, mam nadzieję.
Ja tam mam cały pakiet wykupiony, jakby co. Ej, dobra, graczy jadł już widoczny na horyzoncie? Nie, jeszcze nie. Są inne, mniejsze pagórki. O kurde. No, ładny slalomik. Bez żadnej kraksy, ale dobra, już są traktory, są mi jeepy. Wita wieś. Wieś wita wszystkich odwiedzających. No, jeepy, traktory i jeszcze większe jeepy. Okej, okay, no i dinozaur. Tego nie może na wsi zabrachnąć. Ej, ale znowu ładny slalomik. No to też się uda? Nie. Jak zwykle, piechol, wykrakałeś. No, a do tego wieśniacy się bardzo denerwują, kiedy się uderza w ich samochody, więc jestem teraz ścigany przez jakiegoś wsiura. O, nie powinienem na nich tak mówić, bo to jest raz, że obraźliwe, a dwa, sam jestem mieszkańcem mniejszej miejscowości. W sumie, kurczę, no nie, wieś to nie, ale gmina, to jest już jakby wieś 2.0. Taka troszeczkę ważniejsza wieś w okolicy. Nie no, spokojnie, cisza i spokój, co ubóstwiam, to co pomaga w graniu. Pełen chill, możliwa 100% imersja, no chyba, że akurat przyjdzie kurier. Trzeba do niego wyjść. No, a poza tym cisza i spokój. No, albo listonosz. No, albo tak jak przed chwilą, tuż przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka, człowiek skupujący złom. Niestety, tym razem nic dla niego nie miałem. Jak Chocoman 360, piechol. Jak na twoim Xboxie powinieneś tą liczbę wzrokiem już ogarniać w ćwierć sekundy. Nie dodawać zera. Nie, ale dobra. Widać cel naszej podróży. Mam w ogóle stop, był jakiś limit czasowy. Teraz sięgnąć po karteczkę. O cholera, dobra. No, może to w innym momencie powinienem robić. Nie ma limitu czasowego, czyli po prostu, żeby zmieścić się w odcinku. Dobra. Spokojnie. Czyli bardzo delikatny challenge. Nie przysparzający nerwów w dużym stopniu. Dobra, tylko chyba, że nie będę mógł wjechać, to wtedy się troszeczkę zdenerwuję, jednak nerwy będą. Ale dobra, bo mogę sobie pozwolić na delikatnie skracane trasy, ale też nie mogę sprawić, że auto eksploduje, no bo wtedy będę musiał zapłacić do Morse Mutual Insurance, wiadomo, my to. No, a potem mechanik będzie musiał podwieźć bryczkę tutaj. Chociaż fajnie było nie przebić opony, ale nie zgnieść przodu na tyle, żeby przeszkadzał w prowadzeniu. No i też może nie uderzać w każdy postronny samochód, no kurde, piecho, no. Jeszcze dwa razy, nie? Jeszcze raz nie uderz, nie? Jeszcze raz, kurde, jeszcze, tak, aha. Co, ale może zrobić coś więcej niż tylko będziesz wymachiwał ręką, co? Ha? Ja mam wykupione ubezpieczenie, nie wiem czy ty masz. A to nie zostaje, żeby spisać rejestrację. Ej, też ruszył! O kurde. Ładny koleś, ładny, dobra, jednak się okazał waleczny. Oj, nie, nie mogę go skąpać, no właśnie, nie mogę też skąpać swojego samochodu. Ej, on serio, próbujesz się we mnie wbić teraz? Ta, on już celuje typowo we mnie. Ha, dobra, chodź, zapraszam. Nasz czubeczek góry, Chiliad, na sam szczyt. Tutaj przez most najpierw. Okej, tam już zaczynają robić zawiasy, czyli pewnie już wjedziemy na górski szlak, ale Wacka nie jest samochodem terenowym, ale w sumie najdroższym i najlepszym z mojego garażu, więc jeżeli masz się jakimś samochodem udać, to właśnie tym. Dobra, ostre odbicie w lewo. A, zgubiliśmy kolesia, a myślałem, że jednak nie pojadę sam. No i dobra, i tak muszę być tutaj bardzo ostrożny. Widzicie, są braki w barierkach. Bardzo łatwo wypaść. Co prawda jeszcze wierzę w to, że byłbym w stanie skontrować jakoś ten lot, żeby spaść na kółeczka, no ale nie ma co kusić losu. Lecz poza tym to było straszne nadrabianie kilometrów. Ej, znowu moje statyczny przejazd tunelem. To jest ten fajny, tak? Ten ładny. Aha. Niczym z Need for Speed Underground. Jedynki albo dwójki. Moim zdaniem dwie najlepsze odsłony serii. No ale ograne przeze mnie o dziwo na kompie. Akurat tak się wtedy złożyło, że w tamtym czasie mieszkający z nami mój brat miał dobry bardzo komputer, który odpalał tą gierkę świetnie. No, zleciał na dół. No i tam się ogrywało. Zawsze po szkole. Wespół z Morrowindem. Też piękna gra. A była edycja na konsolę przecież, na X-a. Ale chyba była delikatnie okrojona. No a poza tym i tak Morrowinda nie udało mi się przejść. To jest najśmieszniejsze, a naprawdę długo grałem. A później widząc speedruny, gdzie koleś był w stanie bodajże w 17 minut, ale nie cytujcie mnie, na pewno się mylę. Ale coś koło tego. Ja dał radę w 17 minut przejść całego Morrowinda, którego ja nie dałem rady przejść, grając chyba z miesiąc codziennie po szkole przez kilka godzin, no to sorry.
nie sięgnąłem powtórnie już po tą grę, wiedząc, że się ośmieszam. Ale też poza tym tam nie ma waypointów wskazujących, gdzie trzeba iść, wszystko trzeba czytać, jest tak jak być powinno, coś takiego jak w Dark Souls mniej więcej. Mniej więcej, bo tam było moim zdaniem jeszcze trudniej. No bo teren był zdecydowanie większy. I też można było zbłądzić i się rozkojarzyć bardzo łatwo. O, jak cholera, że mam tutaj wjechać! No dobra, cicho. Uwaga. Ej, nie, czemu się rozpędzasz do tyłu? Czemu się rozpędzasz do tyłu, ty kretynie? Nie, cicho, może jeszcze z tyłu wyjdę. To jest wakka, ona drapie. Drapie bardzo dobrze, tu na trawkę. Tak bardziej, a nie, cały czas nie. Ale może jeszcze troszkę. No, jest prędkość, ale czy wystarczająca, żeby wjechać na drogę z powrotem? Po co ja puszczałem gaz? Nie. Fuck. Dobra, wsteczny. Wow, ej, moment. Wsteczny to nie znaczy strzelaj. W żadnym wypadku. Dobra, tutaj wjadę. Chyba. No, dobra, idealnie. Prawie. Idealnie to by było za pierwszym razem. Aha, ale dobra, tu już jest troszeczkę łagodniej. Jest i spadochron, zgarnijmy go na auto. Niczym James Bond, ja bym gdzieś później wyskoczył. Nie, w sumie nawet teraz nie pamiętam konkretnego filmu z Bondem, gdzie samochód miał zamontowany spadochron, ale uwierzcie, na pewno coś takiego było. To jest jeden z gadżetów, który naprawdę, jak ja na niego wpadłem w ciągu, nie wiem, ćwierć sekundy, to Ian Fleming, czyli autor książek o Bondzie, na pewno też. Więc spoko. Dobra, tutaj w lewo. Nie za szybko, żeby tam się nie spieprzyć na dół. Przypadkiem, no ja... O, dead end. Ślepy zaułek. Nie przesadzaj, jestem wsteczny. Przypominam, może to... O, no patrzcie, jak tutaj jest, kurde, stromo. Co jest, wakka? Wakka. No. A. No fucking shit, dobra, obróć się. No, i teraz może. Jak już drapię, no to drapię dobrze. Do krwi. Albo aż do ściągniętej z kół gumy. Dobra, tutaj delikatnie, żeby nie przywalić jakiś głaz, który mnie strąci w przepaść. No, już ładny tam wąwóz jest po lewej stronie. Przyjrzyjmy się, jak daleko bym leciał. O, nie no, może nie aż tak daleko. Ej, dobra, ale to można zrobić, kiedy już dojadę, bo naprawdę 600 metrów jedyne. No, tutaj nawet kiedyś na rowerze wjechałem, no Sanchezie. Znaczy nie, w sumie nie wiem, czy był challenge polegający na tym, że mam wjechać na rowerku. Dokładnie. Ha. Dobra. A to już jest tu praktycznie, to już możliwość fejla jest znikoma, no i właśnie bym wyleciał. Pięknie. Ej, ale to jest największa stromizna, czy mi się tylko wydaje? Nie, nie wydaje mi się. O kurde, dobra. Wybaczcie, ale nie na pełnym gazie. Tak jak większość tego wzniesienia w sumie. No. Dobra. Ej, już widać zjazd kolejką linową. I są mi turyści. Martwi. Na szlaku. A tak blisko byli kresu podróży. Ale sadysta. Ej, a w sumie może ktoś przeżył. I będzie się musiał ze złamanymi nogami wczołgać na górę. Szukając pomocy. No albo wyciągnie telefon. Po prostu i zadzwoni. Bo zasięg pewnie tutaj jest. Zresztą sprawdźmy. No dwie kreseczki. Sam raz, ale dobra, no czubeczek góry Chiliad, więc no moment, może jeszcze troszeczkę wyżej. Powiedzmy, o. Tu. Choć nie, tam jest wyżej, sorry. Jeżeli tam uda mi się wdrapać, oczywiście, bo są schody. A wakka sobie kiepsko radzi ze schodami, ale na szczęście z tym nie. Sorry. Znowu turysta martwy. Nie, tylko podurbowany. Ale dobrze, kochani, no to challenge. Completed! Tak jest, oczywiście. Udało się. No tak podejrzewałem, to był jeden z tych challenge'y, gdzie się cieszyłem, że ma kilka łapek do góry, że mogę go przyjąć. Powiedziałem, że jest duże prawdopodobieństwo, że się, kurczę, uda po prostu. Okej, tylko teraz wybrać dobre miejsce, gdzie mogę zeskoczyć. Może faktycznie tam. Bo tam w stronę miasta, ale tam już chyba skakałem, ale... Z tej skały pewnie będzie się można zacnie wybić. Dobra, jedziemy. Słabo! Oj, słabiutko. Mogłem to lepiej rozwiązać i teraz nawet nie wiem, czy uratuję życie, bo samochód raczej przypadnie. Niestety. Ej, ci. Dobry triczek nie jest zły, ale żeby to się dachowanie nie skończyło, bo dachowania są zabójcze. Nie, dobra. Parę kickflipów.
i szczeliną, kurczę, aż zazwyczaj. Wracam z góry, czyli właśnie tą szczeliną. Bo wyskok się nie udaje, a to właściwie zeskok. Dobra, drzwi straciłem, ale co z tego? Pora wrócić na kółeczka. Ej, a może? Może by ten wyskok był troszeczkę lepszy, to postaram się go poprawić, czyli wjadę tutaj. No, powinno się udać, nie jest aż tak bardzo stromo. No, ale auto poturbowane, trzeba pamiętać. Nie, ale też tak w sumie w tym momencie leci jedna z moich najbardziej ulubionych piosenek z Soulwax FM. A uwierzcie, tych nie ma wiele, naprawdę. No i oczywiście Lester musiał spieprzyć, nie doznaję. Słuchowe, no. No, refren mi się podoba, powiedzmy tak. O, nie całość. No, ale w sumie akceptując refren, też mógłbym zaakceptować całość, jeżeli już miałbym gdzieś posłuchać. No nie wdrapię się, dobra, kit tutaj muszę, jakoś na drzewka, ewentualnie. Dobra, i tutaj na dół, od razu. O, już troszeczkę większa prędkość, zdecydowanie większa, oj, czyżby nawet nie za dużo i drzewo i po mnie. Jak idealnie się zmieścił między drzewami, a i na kółeczka, powietrze na kółka. Szkoda, ale jeszcze jest szansa się przetulać. No, ej. Czcigodny mi lordzie, zacny triczek. Dobra, to jest troszeczkę gorzej. Ten spin, 360 na ziemi, nie w powietrzu. Dobra. No. Jakiś krzaczek się wmontowałem, ale odwróciłem się. Z powrotem jadąc na górę. Nawet nie wiedziałem kiedy. Ale dobra, to co w takim wypadku jeszcze? Poczekać tutaj na pociąg i dać się potrącić, albo nie? Dobra, pojedziemy wzdłuż torów, przejedziemy przez tunel. Bo kiedyś miałem teorię, że tutaj właśnie w tym rejonie nie kursuje pociąg. Mam nadzieję, że nadjeżdżający z naprzeciwka nie wyprowadzi mnie z błędu. Że będę miał rację. Że tutaj faktycznie, ale to faktycznie pociąg już nie kursuje. Że to jest tunel, który jest nieużywany. Tory się kurzą. Nie ma kto zetrzeć z nich tego kurzu. Oj, wąsko. Ale się zmieścił mimo wszystko. Nie, ale fajne jest to, że dźwięk się zmienia, dźwięk silnika po wjeździe do tunelu. Kolejny plus jeden do realizmu. Okej, też dbało się o szczegóły. Rzecz ważna. Ej, nie, serio, ale ten tor nie wygląda na taki, który miałby być faktycznie nieużytkowany. Ej, chyba się moje szczęście teraz popisało i mi dopisało, że ten pociąg nie pojechał tam w tunelu. No, chyba, że jedzie za mną, a ja tu na dachu. Nie, spokój. No dobra, przytulajmy się, bo jesteśmy w pobliżu czegoś fajnego, czym mogę zapełnić resztę odcinka, bo challenge z karteczki już mi się skończyły. Muszę przyjąć ten pod ostatnim odcinkiem, ej w sumie, może teraz go zaraz znajdę. Nie, dobra, najpierw przejedźmy jeszcze trochę tym torem w poszukiwaniu pociągu, bo naprawdę z chęcią się dowiem, czy ten pociąg tutaj jeździ, czy nie. A, chyba, że faktycznie jest za mną. Nie, ale tam go nie widać. Ale te tory już naprawdę zbyt długo się ciągną, żeby ten nie miał jechać pociąg. Po co umieszczać w grze tory, które są nieużywane? Do tego sygnalizacja świetna tam jest jakaś... nie ma. Coś nie widziałem. Choć w sumie możliwe, że aż takich szczegółów nie ma, że kiedy przejeżdża pociąg, to miga tam na czerwono. Czy tam na odpowiedni kolor. Albo że pojawia się zielone światło, kiedy pociąg może jechać. Nie, dobra, ale moment, jak to na mapie wygląda? No w sumie tutaj chyba przypominam sobie, że pociąg przejeżdżał. Przecież tutaj to są rewiry Trevora. A Trevor nie raz miał u mnie w singlu spotkanie z pociągiem. Zresztą nawet w intrze jest. Daleko nie trzeba szukać takiego spotkania. Zresztą nie, w sumie nie. To było spotkanie na torach bez pociągu. No ale uwierzcie, na tych torach też przejeżdżał pociąg zazwyczaj. Ale teraz jakoś nie chcę. No dobra. No nie będziemy szukać tego pociągu niczym igły w stogu siana. Odbijamy. Chyba, że jeszcze... dobra, ostatni tunel. Jeżeli ma to się skończyć samobójczą śmiercią, to teraz gromasz ostatnią szansę, żeby mi taką śmierć przyprawić na sam koniec. Bo wjeżdżamy do tunelu, bardzo wąskiego tunelu, zapewne nie będę miał gdzie odbić. Tunel okazał się krótki. Bardzo krótki. Nie, dobra kochani, to samo jak ten odcinek się okazuje, więc ja się z wami w tym momencie żegnam, to trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym. Pozdro, cześć, hej!